Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i mówi do swojego chłopaka: W ogóle nie da się jeździć po tym mieście. Skręcam w lewo, drzewo. Zawracam, drzewo. Wszędzie drzewo. Naciskam hamulec, Spróbuję cofnąć, odwracam się, drzewo. Spokojnie, kochanie, to tylko choinka zapachowa. W samolocie do Chicago, tuż po starcie, blondynka przesiada się z klasy ekonomicznej do klasy biznes. Podchodzi do niej stewardessa. Czy mogę zobaczyć pani bilet? Blondynka pokazuje bilet. Stewardessa do niej mówi: Niestety, pani bilet nie jest ważny. W tej klasie musi pani wrócić do klasy ekonomicznej. Blondynka na to: Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć aż dolecimy do Chicago. Stewardessa poszła po pomoc do drugiego pilota. Pilot przyszedł i mówi: Niestety, muszę panią poprosić o powrót do klasy ekonomicznej. Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć aż dolecimy do Chicago. Pilot wraca do kabiny i skarży się głównemu pilotowi. Ten mówi: Poczekaj, moja żona jest blondynką. Wiem, jak z nimi rozmawiać. Pilot udaje się do blondynki, szepce jej coś na ucho, po czym ona zabiera torebkę i wraca do klasy ekonomicznej. Drugi pilot nie może się nadziwić. Jak ty to zrobiłeś? To proste. Powiedziałem jej, że klasa biznesowa nie leci do Chicago. Dwie blondynki stoją nago przed lustrem. Jedna z nich ma czarne obłosienie łonowe. Widzisz? mówi do drugiej. Taka całkiem głupia to ja nie jestem. Co wybiera blondynka? W papier, kamień i nożyce, gdy ktoś wybiera kamień. Domestos, zero kamienia. Któregoś tam pięknego wieczoru jeździliśmy z kolegami w poszukiwaniu klem, bo samochód nie chciał odpalić. Trafiliśmy w końcu na stację benzynacyjną naszego monopolisty, Za kasą uroczą, piękną blond dziewczę, więc kolega podchodzi, wiadomo, dziewczę, blond to dziewczę, nie? No i pyta się, są Klemy? Pani obsługująca z rozbrajającym uśmiechem również pyta: Te klemy do ląk ci do twarzy? Blondynka skarży się koleżance. Wyobraź sobie, że moja siostra urodziła dziecko i nie napisała mi, czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem ciocią, czy może wujkiem. Blondynka wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty. Zacina się na polu przyczyna. Doradca podpowiada jej, Napisze pani, trzy razy nieprawidłowo wprowadziłam kod pin. Blondynka pisze. Nieprawidłowo wprowadziłam kod pin, nieprawidłowo wprowadziłam kod pin, nieprawidłowo wprowadziłam kod pin. Blondynka od dziecka chciała zostać saperem. Jednak w trzeciej klasie gimnazjum dwa razy źle rozwiązała zadanie z podręcznika. To przekreśliło jej plany zostania saperem. Dlaczego? Saper myli się tylko raz. Podjeżdża BMW pod blok. Wysiada dres i wrzeszczy. Jolka! Na balkon na piątym piętrze wypada teflonowa blondynka. Co? Zrób sobie grę wstępną, zaraz przyjdę. Blondynka dzwoni do swojego chłopaka i mówi. Mógłbyś do mnie wpaść? Mam tu strasznie trudne puzzle i nie wiem od czego zacząć. A co powinno z nich wyjść według rysunku na pudełku? Pyta chłopak. Wygląda na to, że tygrys. Chłopak decyduje się przyjechać. Blondina wpuszcza go i prowadzi do pokoju, gdzie na stoliku porosypowane są puzzle. Chłopak przez chwilę przygląda się kawałkom, po czym odwraca się i mówi. Kochanie, po pierwsze nie wydaje mi się, żebyśmy ułożyli z tych kawałków cokolwiek przypominającego tygrysa. Po drugie, zrelaksuj się, napijemy się kawy, a potem pomogę ci powyrzucać wszystkie te płatki kukurydziane z powrotem do pudełka. Wraca blondynka od kosmetyczki i mówi do koleżanki. Słuchaj, byłam w salonie i piękności. I co? Zamknięte było? Do eleganckiej restauracji wchodzi blond dama. Siada przy stoliku i zamawia kawę. Kelner w pokłonach przynosi tę kawę. Stawia przed nią i odchodzi. Dama zaczyna pić zamówiony napój. Wtem mina jej żednie. Niesmaczona, wzywa kelnera. Proszę pana, taka was śmierdzi brudnym chamem. Kelner podnosi filiżankę, wącha ze wszystkich stron, po chwili stwierdza: Pani będzie łaskawa wziąć filiżankę w drugą rękę? Dwie blondynki jadą do lasu po choinkę. Po kilku godzinach błąkania się po świerkowym zagajniku, jedna mówi do drugiej: Wiesz co? Bierzmy pierwszą lepszą, nawet bez bombek, i wracajmy do domu. Pabie o bardzo ciemnym wnętrzu siedzi przy barze, znudzony facet i popija drinka. Czuję, że obok też ktoś siedzi i zagaduje. Eee! Opowiedzieć ci o blondynce? Na no to odpowiada kobiecy głos. Możesz, ale musisz wiedzieć, że jestem blondynką. 1,80 70 wzrostu, 72 wagi i jestem naprawdę silna. Obok mnie siedzi też blondynka, 1,90 90 m wzrostu, 80 kg wagi i podnosi na co dzień ciężary. A jeszcze dalej. Przy barze siedzi też blondynka. Dwa metry wzrostu, misz, mistrzyni w kickboxingu. Dalej chcesz wypowiedzieć ten dowcip? Facet, pociągi, facet pociąga powoli ze szklanki, myśli i mówi: Nie, już nie, nie będę go trzy razy tłumaczył. <grywki> Dlaczego blondynki nie jedzą bułki tartej? Bo ciężko ją posmarować masłem. Zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów. W pierwszym dniu namalowano 20 kilometrów pasów, w drugim 5 kilometrów pasów, a w trzecim tylko kilometr. W tym samym dniu wzywa ją szewi i mówi, co się z panią dzieje? Coraz wolniej pani pracuje. Że ja wolno pracuję? Po prostu do wiadra z farbą mam coraz dalej. Dlaczego blondynka wrzuca chleb do toalety? Karmi wóce kaczkę. Jak blondynka zabija karpia na święta? Topi go w wodzie. Blondynka wsiada do autobusu. Nagle słyszy, że w torebce dzwoni jej telefon. Szuka, szuka i nie może znaleźć. Cała wściekła rzuca torebką i krzyczy na co tuś. Ja pierniczę! Pewnie znowu zostawiłam na przystanku. Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza mówi do drugiej. Wiesz, że nowy rok wypada w tym roku w piątek? A druga na to. Oby nie trzynastego! Co robi blondynka w szambie? Układa klocki. Dlaczego blondynka kładzie na telewizor papryczkę chili? Żeby regulować ostrość ekranu. Idą przez las dwie blondynki jedna z nich pyta: Widzisz ten las? Druga odpowiada: Nie, drzewa mi zasłaniają. Wychodzi blondynka od lekarza i zastanawia się: Wodnik czy panna, wodnik czy panna? Wraca do lekarza i pyta go: Panie doktorze, to był wodnik czy panna? Lekarz odpowiada: Rak, proszę pani, rak. Spotykają się dwie blondynki. Jedna ma głowę obandażowaną, druga, chcąc jej zaimponować, mówi: Wiesz, byliśmy z mężem zaproszeni na wesele wyspiańskiego, ale nie poszliśmy, wysłaliśmy tort. Druga, nie chcąc być gorsza, mówi: A myśmy byli zaproszeni do konserwatorium, też nie poszliśmy, wysłaliśmy jako prezent konserwę turystyczną. Ale ta niezabandażowana nie wytrzymała i pyta drugą: – Co ci się stało w głowę? – zabandażowana odpowiada. – Och, nic specjalnego. Miałam trądzik na twarzy i lekarz zalecił mi wodę toaletową. Dwa razy mi się udało płukać twarz, ale za trzecim razem spadła mi klapa na głowę. – Co oznacza dla blondynki termin bezpieczny seks? – Dokładnie zamknięcie wszystkich drzwi w samochodzie. Mąż dzwoni do biura, w którym pracuje jego żona blondynka. – Słuchaj! – Mówi podekscytowany, wróciłem wcześniej do domu i wyobraź sobie tragedia. Twoja mama, a moja teściowa weszła na drzewo, a konor, na którym stanęła, złamał się i ona zginęła. Na to blondynka, niemożliwe, a pod drzewem szukaliście? Blondynka do męża, kochanie, czy ty uważasz mnie za idiotkę? Nie, ale mogę się mylić. Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego. Coś mi spodał, kapie, takie ciemne, gęste. Mechanik, to olej. Blondynka, okej, okay, to oleję. Blondynka zwierza się. Nie wiem, co w tamtych czasach kobiety widziały w mężczyznach. W tamtych czasach, to znaczy kiedy? Zanim wynaleziono pieniądze. Co ma wspólnego blondynka z torami kolejowymi? Były kładzione na obszarze całego kraju. Młody mąż wraca do domu z pracy. Patrzy, a jego żona, blondynka, płacze. Czuje się okropnie. Mówi do niego. Prasowałam twój garnitur i wypaliłam wielką dziurę na tyle sw twoich spodni. Nie przejmuj się tym, pociesza ją mąż. Pamiętasz? Mam drugie spodnie do tego garnituru”. Tak, na szczęście, mówi żona, wycierają łzy. Dzięki temu mogłam naszyć łatę. Blondynka u doktora. Niech mi pan pomoże. Trzmiel mnie urządlił. Spokojnie, zaraz posmarujemy maścią. A jak go pan doktor złapie? Przecież on już poleciał. Nie posmaruje to miejsce, gdzie panią urządlił. A to było w parku, przy fontannie, na ławce pod drzewem. Kretynko posmaruje tę część ciała, w którą cię uciął. To tak trzeba było od razu mówić. W palec mi urządlił. Boże jak to boli. Który konkretnie? A skąd mam wiedzieć? Wszystkie czmiele wyglądają podobnie. I to by było na tyle.